Ubiegłą niedzielę odbyła się czwarta edycja prudnickiego maratonu rowerowego w klasie MTB. Organizatorem imprezy był pan Michał Kruczek, właściciel sklepu sportowego Freestyle Sport wraz z prudnickim ośrodkiem sportu i rekreacji. Trasa aż taka trudna nie była, bardziej podobna do bike maratonu jest trasa, ale lżejsza trochę, ale jednak daje w kość. No tam widziałem może jeden upadek i tam jedna osoba dętkę przebiła. Ja przy mecie akurat przebiłem. Zawody skierowane były głównie do kolarzy amatorów, gdyż organizatorzy chcieli, aby każdy bez wyjątku mógł spróbować się z przygotowaną specjalnie trasą, która przebiegała przez malownicze tereny Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. Startujący w wyścigu, a było ich 114, mieli możliwość wyboru dystansu, kolejno 30 i 45 km. Dla najlepszych trójek z każdej kategorii wiekowej przygotowane zostały pamiątkowe puchary, natomiast wśród wszystkich startujących rozlosowane zostały nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.